Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Galerii Echo w Kielcach. Bilardowa Ekstraklasa Polskiego Związku Bilardowego. Ósma kolejka, ostatni pojedynek i to hit kolejki. Hades Poznań kontra Consulnet Warszawa. On kończy właśnie ósmą kolejkę, a poza nią jeszcze ostatnia. Dziewiąta, czyli łącznie pięć spotkań przed nami tej rundy zasadniczej. Consulnet Warszawa to obrońcy tytułu mistrzowskiego, natomiast Hades Poznań to zespół, który w ubiegłym sezonie zajął miejsce tuż za podium. Oba zespoły, można powiedzieć, naszpikowane gwiazdami, medalistami mistrzostw Europy czy też mistrzostw świata. Adrian Borowiec, pierwszy z nich z Hadesu Poznań, trzykrotny wicemistrz Europy juniorów. A wraz z nim zobaczymy Jakuba Kościelniaka, kapitana zespołu, który ma na swym koncie trzy medale mistrzostw Polski, dwa wywalczone w kategorii juniorów i jeden w kategorii mężczyzn. Z drugiej strony Wojciech Sroczyński, dwukrotny mistrz Polski i trzykrotny drużynowy mistrz Polski, zwyciężał również w Grand Prix Polski, oraz Wojtek Szewczyk. Wojtek na swym koncie ma wicemistrzostwo świata w parach, trzykrotnie zdobywał tytuł mistrza Europy w kategorii juniorów i dziewięciokrotnie stawał na podium mistrzostw Polski właśnie w kategorii juniorów. To ta para po prawej stronie. Ona rozpocznie ten pojedynek, przypomnę, rozgrywany do 14 wygranych partii, podzielony na 3 części. Pierwsza rozgrywana do momentu, kiedy któryś z zespołów nie zdobędzie 5 punktów. Druga do momentu, kiedy któryś z drużyn nie zdobędzie 10. I ostatnia część spotkania rozgrywana, oczywiście do zakończenia, czyli do zdobycia przez któryś z zespołów 14 oczek. Gramy w odmianę 9 bil, to już wszyscy doskonale pewnie wiedzą. Tutaj zasady są bardzo proste. Jako pierwszą uderzamy zawsze bilę o najniższym numerze znajdującym się na stole. Punkty można zdobyć na 3, a nawet na 4 sposoby. Ten, którego będziemy widzieli najczęściej, to taka sytuacja, w której wbijamy po kolei kulę od tej o najniższym numerze aż do momentu, kiedy wbijemy bilę numer 9. Wtedy zdobywamy punkty. Drugi to uderzamy w bilo najniższym numerze i wpada nam dziewiątka, to tak zwana kombinacja, wtedy też ten punkt dopisywany jest do naszego licznika. Trzecia to sytuacja, kiedy podczas rozbicia tego pierwszego uderzenia w rąb wpadnie dziewiątka, to też punkt dla nas. Czwarta, zdarzająca się niezmiernie rzadka, to sytuacja, w której przeciwnicy popełnią 3 fauly z rzędu, wtedy też punkt jest zapisywany na nasze konto. To tak w skrócie, jeżeli chodzi o przepisy, i jeszcze przypomnimy o zasady w ogóle rozgrywek Ekstraklasy tegorocznych, bo one się troszkę zmieniły. Mamy rundę zasadniczą, kiedy gramy każdy z każdym. Tworzona jest tabela, na podstawie której wyłaniamy dwa zespoły, które spadają do pierwszej ligi z Ekstraklasy, i 4 zespoły, które walczą o medale. Pierwszy z drugim zagrają dwumecz finałowy, natomiast trzeci z czwartym zagrają spotkanie o brązowy medal. W przypadku remisu, czyli zwycięstwa w pierwszym pojedynku, tym finałowym, bądź o trzecie miejsce drużyny A, w rewanżu drużyny B zarządzane są rzuty karne. Tak to w skrócie wygląda, a przed nami hit kolejki. Naprawdę dwa świetne zespoły. Obrońcy tytułu mistrzowskiego, czyli Consulnet Warszawy i zespół Hadesu Poznań. Zespół, który tak naprawdę od lat pretenduje do walki o medale, i czegoś w końcówce gdzieś, albo gdzieś na początku brakuje podopiecznym Bogumiła Kościelniaka, aby stanąć na podium. Ta szansa zdarza się na pewno w tym roku. 1-0 dla Hadesu. Choć zadanie na pewno nie jest łatwe. W tym sezonie 4 zwycięstwa i 2 porażki. To zespół oczywiście Hadesu Poznań, drużyna ta w innym składzie kilka lat temu wywalczyła tytuł drużynowego mistrza Polski. I co ważne, ten zespół posiada tylko i wyłącznie wychowanków w swoim składzie. To są zawodnicy, którzy stawiali pierwsze kroki w Hadesie Poznań i w Hadesie Poznań grają do tej pory. Hades Poznań
A więc samych wychowanków i to bardzo młodych, żeby było jasne, bo ma w swoim składzie oprócz tej dwójki tutaj jeszcze Krystiana Ćwikłę, który ma medal Mistrzostw Świata Juniorów, jest też medalistą Mistrzostw Europy Juniorów oraz Wiktora Zielińskiego, zaledwie 17-letniego chłopaka, który ma na swym koncie już złote medale Mistrzostw Europy w kategorii juniorów, dwa brązowe medale Mistrzostw Świata również w kategorii juniorów, jest też zwycięzcą Grand Prix Europy kategorii mężczyzn. Jeżeli chodzi natomiast o zespół Consalnetu Warszawa, to oprócz tych dwóch dżentelmenów, czyli Wojtku Szewczyka, który przypomnijmy zdobył srebrny medal wspólnie z Karolem Skowerskim w zawodach World Cup of Pool, wywalczył też medale na Mistrzostwach Polski i Wojtka Soczyńskiego, który dwukrotnie stawał na najwyższym stopniu, podium właśnie Mistrzostw Polski. Zobaczymy pewnie przy stole dzisiaj tutaj Mateusza Śniegockiego, mistrza Europy, wielokrotnego medalisty Mistrzostw Starego Kontynentu. Takiego lidera tego zespołu, Daniela Macioła, który ma na swym koncie tytuł mistrza świata juniorów i wielokrotnego mistrza Polski oraz mistrza Starego Kontynentu. Wszystko to w kategorii juniorów. W zespole jest jeszcze oczywiście Adam Ścisz, ale wątpię, aby trener Tomasz Szewczyk, bo on prowadzi ten zespół, dzisiaj go do składu wystawił, chociaż kto wie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tej drugiej czy też trzeciej odsłonie tego pojedynku. Faworytem na pewno zespół Consalnetu Warszawa, choć mam nadzieję i jestem też po części przekonany, że po pierwsze będziemy mieli widowisko na wysokim poziomie sportowym, bo mamy prawo tego wymagać od takich zawodników i takich zespołów, ale faworytem jest na pewno tutaj zespół Consalnetu Warszawa, to obrońcy tytułu mistrzowskiego. Teraz pytanie, czy przechodzi tutaj ta biała obok piątki. Ciekawa też sytuacja, bo tak patrząc na składy, właśnie mówiłem o tym, że HDS Poznań to sami wychowankowie Bogumiła i Małgorzaty Kościelna, czyli klubu HDS Poznań. Jeżeli chodzi natomiast o Consalnet Warszawa, taka ciekawostka, tutaj Wojtek Soczyński, Mateusz Niegocki i Adam Ścisz to zawodnicy z Poznania. Tak więc można powiedzieć, że podczas tego spotkania zobaczymy w siedmiu zawodników właśnie z Poznania, a z Warszawy tak naprawdę tylko jednego, bo Daniel Macioł też to zawodnik, który na stałe mieszka w Mikołowie, ale dzisiaj patrząc na składy, praktycznie rzecz biorąc wszystkich zespołów, tak po kolei wymieniając tych i najmocniejszych, tych troszeczkę słabszych, a szczególnie tych najmocniejszych, no to tutaj ciężko wychowankami mieć bardzo wyrównany, mocny zespół, chociaż HDS Poznań pokazuje, że taki zespół potrafi stworzyć. No Sankielce na przykład w swoim składzie na czterech zawodników ma trzech wychowanków. Tomasz Kapłan to zawodnik, który od 5 lat reprezentuje barwę tego klubu, ale na stałe i mieszka w Rzeszowie i tam też swoje pierwsze kroki stawiał. Jeżeli chodzi o zespół z Lubina na przykład, to mamy tam w składzie dwóch zawodników, którzy są wychowankami tego zespołu, czyli Mieszko Fortuński i Konrad Juszczyszyn, oczywiście również Marcel Fortuński, natomiast bracia Kudnikowie, no to zawodni wychowankowie UKS-u Spartan Chodów. Duet Tomaszów Mazowiecki na przykład, podobnie jak Kielce, tutaj 75% zawodników to wychowankowie, a 25% to zawodnik, dokładnie jeden zawodnik, bo Piotrek Ostrowski z wychowanek jednego z klubów łódzkich. Więc tak to wygląda, jak w takim sporcie zawodowym się samymi wychowankami jest to praktycznie niemożliwe, aby osiągać te najwyższe cele, chociaż naprawdę tutaj wielkie, wielkie brawa dla HDS-u Poznań, bo on tak jakby pokazuje, że da się wyszkolić ogromną rzeszę dobrych zawodników, czego dowodem fakt, że nie grają tylko i wyłącznie w HDS-ie, ale w najlepszych klubach w kraju właśnie. Wróćmy już do spotkania w takim razie. Szanowni Państwo, Wojtek Soczyński tutaj gdzieś przymierzał. Przyznam szczerze, umknęło mi uwadze, czy do przeciwnej łuzy, czy też bezpieczną będzie zagrywał.
Jedna, druga banda, próba schowania tutaj miała być za dziewiątkę. Dokładnie tutaj pokazywał to miejsce. Miała się odbić ta biała kula za środkową łuzą, trafić tu na dolną bandę i schować się za dziewiątkę. Tak się jednak nie stało. Zostawił czystą grę teraz zawodnikom z Hadesu Poznań. Niemniej jednak bardzo trudne zagranie teraz do środkowej łuzy. Wbija, troszeczkę tak naciągnął gdzieś jeszcze ciałem Adrian Borowiec. Trzykrotny wicemistrz Europy Juniorów. Świetny start kiedyś Adriana w finałach Mistrzostw Europy. W Holandii wywalczone te trzy medale. Dwa indywidualnie i jeden wraz z drużyną. Oj, błąd teraz, chociaż dziewiątka. Ach, odbiła się od dwóch kantów. Widzieli Państwo, niewiele jej brakło do tego, aby tutaj po takiej niespodziewanej, niezamierzonej w żadnym wypadku kombinacji wpadła nam dziewiątka do środka, dając punkt zawodnikom Hadesu Poznań. Tak się jednak nie stało. To zawodnicy Konsalnetu teraz przy stole. Oni przed szansą na to, aby zdobyć punkt w tym spotkaniu. No i pewnie już się nie pomylą. Tak jest, oczywiście bezbłędnie Wojtek Szewczyk. I mamy remis 1-1. Uśmiech na twarzach zawodników z Warszawy. No ale nie inaczej może być, zdobyli punkt, więc mają do tego prawo, wręcz obowiązek tak naprawdę. Patrzmy, co działo się w kolejnych odsłonach tego pojedynku. Przy stole zawodnicy Hadesu Poznań. Szybka, dobra, pewna gra. Troszkę za lekko, ale poradził sobie z tym strzałem fenomenalnie. Wręcz Adrian Borowiec wypracował idealną pozycję do brązowej. Nie inaczej też do czarnej. Jakub Kościelniak, który wbija dziewiątkę na prowadzenie 2-1. Widzą Państwo, jak świetne rozbicie mają zawodnicy z Warszawy. Dobra pozycja też tutaj do tej pierwszej kuli. To bardzo istotne, by mieć troszeczkę szczęścia w tych uderzeniach, aby ta pierwsza bila, którą mamy zagrywać, była możliwa do zagrania właśnie, aby mieć do niej bezpośredni dostęp. To daje możliwość właśnie zakończenia partii z kija tak zwanego, czyli przypomnę, taka sytuacja, kiedy rozbijamy, wpada nam jakaś kula i wbijamy wszystkie bile po kolei. To jest świetne zagranie tutaj Wojtka Szewczyka. Bardzo dobrze również Wojtek Soczyński. I jak po sznureczku. Jedna, druga, trzecia kula. I na koniec dziewiątka, dająca kolejne oczko. Tutaj po bezpiecznym zagraniu jump. Wykonany dobrze, ale troszkę brakło do wbicia. Ustawiła się tutaj idealna kombinacja. Tą szansę wykorzystuje Wojciech Szewczyk. I prowadzenie już zawodników Konsalnetu Warszawa 4-2. Świetne, widzą Państwo, jak świetnie rozbił teraz Jakub Kościelniak. Jest pozycja do trójki, chociaż tutaj będzie trzeba sporo popracować, aby wrócić z białą kulą na górną część stołu, tam do czwórki. A z tyłu tam widzimy Maciej Trudnowski. To zawodnik, który nie występuje w żadnym zespole, ale ogromny fanatyk sportu bilardowego. Pozdrawiamy przy okazji. Jeździ po całym kraju, często po klubach gdzieś próbując grać po to w ramach pracy. Ale zagorzały fan. I skorzystał z okazji, aby tu poobserwować spotkania właśnie bilardowej ekstraklasy, będąc w Kielcach. Widzą Państwo, trójka tutaj do wbicia, oczywiście do prawej dolnej łuzy, natomiast czwórka jest tam nad brązową, to ta różowa kula, no i trzeba będzie do niej się dostać po wbiciu czerwonej bili z numerem 3. Mocno w górę kuli gra teraz Adrian Borowiec. Oj, błąd i to duży Adriana. Gdzie stanie trójka, gdzie stanie biała? Chyba, że
Aj, miałem powiedzieć szczęśliwie, gdzieś schowa się za piątką, tak się jednak nie stało. Jest tutaj otwarty stół, jest szansa wbicia trójki, ale jeżeli tak, ten kąt jest dobry do wbicia trójki, jeżeli nie, jeżeli ten kąt jest za duży, gdzieś nie ma kontroli nad białą, no to jest tutaj do zagrania idealna, bezpieczna, delikatnie gramy białą w trójkę, przyklejamy lekkim cofnięciem białą do piątki, a tą trójkę gdzieś wyrzucamy tutaj na dolną część stołu, ale myślę, że chyba Wojtek Soczyński tutaj przygląda się bardziej ofensywnej grze. Z tego ujęcia kamery widać, że ten kąt nie jest tak duży. Tak jest, ląduje trójka już w łuzie, jest pozycja dobra do czwórki. Czyżby z szóstki tam kombinacja szła, to byłaby już druga w tym pojedynku, w tej pierwszej części tego spotkania. Tak to chyba wygląda, ale jeżeli nie idzie kombinacja, no to szóstkę można, wydaje się, grać tutaj do lewej dolnej łuzy. Zobaczymy, jak zagra teraz Wojtek Szewczyk, bo to nam da odpowiedź na pewno na te pytania. No, wydaje się, że tutaj konieczne będzie zagrywanie w górę Billy i powrót, o właśnie, w to miejsce, gdzieś plus, minus. Albo ewentualnie tam na kombinację, no. Jedna, druga banda. Tak jest. Czyli po kolei wszystkie bile do końca będą wbijali zawodnicy Konsalnetu Warszawa. Biegają troszeczkę przy stole. To nie wynik tego, że jest zimno w galerii Echo, wręcz przeciwnie. Gorąca atmosfera tutaj przed tym pojedynkiem i w czasie niego. Jedna, druga banda. Jest dobry kącik do tego, aby wbić teraz tą brązową kulę do środkowej lewej łuzy i wrócić tutaj z białą po tej górnej bandzie do dziewiątki. Co też czyni właśnie Wojciech Soczyński. Świetna pozycja do dziewiątki i powinniśmy mieć 5 do 2 za chwileczkę dla zawodników Konsalnetu Warszawa. Tak jest, 5 do 2, tą pierwszą część wygrywają podopieczni Tomasza Szewczyka oraz spora przewaga zawodników ze stolicy, obrońców tytułu mistrzowskiego, a my widzimy już tam, jak do stołu podążał właśnie Mateusz Niegocki. Jego zobaczymy na pewno w tej drugiej części spotkania. Kogo jeszcze zobaczymy? Krystian Ćwikła, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów i dwukrotny mistrz Europy w kategorii juniorów, a razem z nim w parze zagra zwycięzca zawodów Pucharu Europy mężczyzn i dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów Wiktor Zieliński, natomiast Daniela Macioła, czyli mistrza świata juniorów i pięciokrotnego mistrza Europy w kategorii juniorów, zobaczymy wspólnie z Mateuszem Śniegockim, który ma na swym koncie wicemistrzostwo World Pool Masters i tytuł mistrza Europy w 10 bil. Ta dwójka będzie broniła barw Konsalnetu Warszawa. Jedynka w łuzie, dwie kule muszą przejść poza te pole bazy i przeszły. Niestety nie ma tutaj pozycji dobrej do zagrania dwójki teraz. Daniel Macioł będzie musiał chyba szukać gdzieś odstawnej. Wyższy o głowę przynajmniej od Mateusza Śniegockiego Daniel. Zupełnie inne dwa style, jeżeli chodzi o grę. Daniel Macioł to zawodnik, który gra bardzo szybko. Czasami, ja pamiętam jeszcze obserwując jego finał mistrzostw świata kilka lat temu w kategorii juniorów, jak
jak go rozgrywał, jak grał szybko, jak grał bardzo pewnie. No, no, można było prawie zawału dostać, bo czasami się wydawało, że jak można tak szybko przymierzyć i uderzyć, to wszystko jednak lądowało w łuzie. Bardzo skuteczny taki, no wtedy wydawało się jeszcze młodzieńczy bilard, ale przede wszystkim skuteczny. Tego stylu nie zmienił, poprawił na pewno i skuteczność, poprawił jeszcze technikę. I dobrze sobie radzi tutaj w tych rozgrywkach bilardowej ekstraklasy. Mateusz Niegocki natomiast, no to bardzo już doświadczony zawodnik, mający na swym koncie medale i mistrzostw Polski, i mistrzostw Europy. Zupełnie inny styl, tam jest rozwaga, tam jest spokój. Tam jest duże przemyślenie tego, co ma się stać na stole. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzą z podstawną, z wystawieniem, przepraszam, oczywiście bili do czwórki. Tutaj przesunięcie tej dziewiątki jest dobra pozycja teraz do bicia czwórki. Tak, jest dobrze do piątki. Teraz lekkie cofnięcie o pozostawienie to w tym miejscu gdzieś plus minus tej białej kuli potrzebne do tego, aby Wiktor Zieliński później przerzucił białą kulę po wbiciu szóstki na górną część stołu. Jest naturalny kąt po prawej bocznej bandzie powrotu białą kulą do siódemki. Świetnie. Też widzą Państwo, że tutaj mamy pary, które dosyć szybko grają. Szczególnie Wiktor Zieliński, on tam się za dużo nie zastanawia. Jeżeli ma prosty układ na stole, to w mgnieniu oka potrafi te wszystkie kule wbić. Podobnie jak Daniel Macioł. To jest fajne do oka. Z drugiej strony czasami można odnieść wrażenie mylne, żeby było jasne, Szanowni Państwo, że to jest tak wszystko proste, tak banalne. No przecież człowiek podchodzi, tak jak oni, młodzi chłopcy, wbija szybciutko te kule, no ale nie do końca to tak łatwo wygląda. To są nie setki, to są tysiące już nawet godzin spędzonych przy stole. Setki tysięcy, albo nawet już miliony później wbitych bil. Czasami takich samych. Na tym polega też trening bilardowy. Ja w każdej dyscyplinie sportu tu chodzi o powtarzalność pewnych elementów, pewnego rodzaju automatyzm. Jeżeli chodzi natomiast o bilard, to ogromne znaczenie też ma to ta odporność psychiczna powiązana też z dobrym przygotowaniem fizycznym. O ile mecz ekstraklasy to zaledwie, ale i aż czasami 2 do 3, 3,5 godzin. O tyle zawody indywidualne to niejednokrotnie 4-5 spotkań dziennie rozegrane, każde 2 godziny. No to wyobrażają sobie Państwo, jak gra się w ogromnym stresie, chodzi się wokół stołu, bądź siedzi się i próbuje się zadegenerować te swoje siły, jak zmęczony potrafi być zawodnik rozpoczynający swój pierwszy pojedynek o godzinie 9:00, a kończący swoje zmagania o 22:00 bądź 23:00 wieczorem. To jest naprawdę ogromny, ogromny fizyczny wysiłek dla każdego człowieka. Jeżeli więc ktoś mówi, że bilard to sport statyczny, to znaczy, że absolutnie nie ma zielonego pojęcia o tym, czym jest sport bilardowy. Jak ogromne znaczenie ma tutaj przygotowanie takie kondycyjne, fizyczne. I oczywiście to mentalne również, ale bez fizycznego. Nie ma szans na osiągnięcie dobrego wyniku na dłuższą metę. Może to być jakiś turniej krótki, szybki, to może tak. Ale jeżeli chodzi o te wielkie zawody, czyli Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, czy też Mistrzostwa Europy, gdzie turniej trwa kilka dni i rozgrywa się mecz od samego rana do samego wieczoru, no to tutaj trzeba wykazać się ogromnym, ogromnym przygotowaniem, również właśnie od tej strony fizycznej. Mateusz Niegocki. No i troszkę za lekko, bo chyba tutaj szukał tej pozycji do ustawienia białej kuli, tak aby niebieska wpadła do środkowej łuzy. No jest do wbicia na pewno, bo Daniel takich wyzwań się nie boi. Pytanie tylko i wyłącznie jest takie, jak spozycjonuje teraz białą kulę do trójki. Biała była wyżej na stole, łatwiej byłoby pozycjonować do czerwonej kuli.
zwłaszcza że zdaje się. Czy uda się gdzieś tam przecisnąć tą białą kulę obok piątki, jakby nie trafić żadnej z tych kul? Tak jest, jedna, druga, trzecia banda. Świetnie, Daniel Macioł jeszcze spogląda, Mateusz Niegocki upewnia się, czy ta Wida przechodzi, to już będzie grał kombinację. No to ujęcie kamery pokazuje, tak jakby nie przechodziła trójka, ale zobaczmy. Ale telewizja kłamie, wychodzi na to. Ewidentnie, no, nie wiem jak Państwo, ale ja widziałem, że tam nie ma absolutnie miejsca na to, że ta trójka przechodzi obok czarnej bili. To jest to, co często powtarzam, to nie jest tłumaczenie się z mojej strony, że czegoś tam nie wiem, po prostu te kąty są zupełnie inne, te prześwity pomiędzy bilami też są inne w rzeczywistości, aniżeli to, co pokazuje nam ujęcie kamery, czego dowód mieliśmy właśnie najlepszy przed chwilą. Dobrze, teraz Mateusz Niegocki. Ładnie rozpracowana ta partia przez zawodników Konsalnetu Warszawa. Bila za bilą, bila za bilą. To był dosyć trudny układ. To nie było takie klarowne, takie proste, jak niejednokrotnie jest kilka stopów i tyle. Oj, troszeczkę za lekko teraz Daniel Macioł, chociaż nie sądzę, aby jakikolwiek problem ta kula stworzyła Mateuszowi Śniegockiemu. Tak jest, ląduje w łuzie i to jest bila na szóste oczko dla zawodników Konsalnetu Warszawa, którzy będą za chwileczkę prowadzili już 6-3. Tak jest, szanowni Państwo, 6-3 prowadzi Konsalnet Warszawa z zespołem HDS-u Poznań. A my zapraszamy teraz na krótką reklamową przerwę i słyszymy się za kilka minut. Witamy Państwa serdecznie ponownie po przerwie na pojedynku HDS Poznań Konsalnet Warszawa. Wynik 9-7, czyli wciąż prowadzenie zawodników ze stolicy, dwupunktowe. Utrzymują tą przewagę wywalczoną na początku spotkania. Podopieczni Tomasza Szewczyka. Teraz dobre rozbicie Wiktora Zielińskiego. Nie, przepraszam, oczywiście Krystiana Ćwikły, obaj wysocy. Powiem, że podobni do siebie, ale tak się zasugerowałem, że to właśnie Wiktor rozbija. Dobre rozbicie, troszeczkę nie ma takiej idealnej pozycji do dwójki. Teraz Wiktor Zieliński będzie zmuszony tutaj do zagrania bezpiecznej, no chyba, że zrezygnuje grę od bandy, ale to też bez sensu, bo gdzieś musi szukać. Oj, przepraszam, to teraz ja nie zauważyłem jedynki w ogóle. Skupiłem się na tej bili numer 2, nie wiem dlaczego ona odbiła się gdzieś od bandy. No jeszcze, oj, miałem powiedzieć, że oby tylko Wiktor nie zagrał troszeczkę tak na hura, można powiedzieć, tak bardzo odważnie, prawie bez kontroli, bo widzieli Państwo ogrom siły włożony w to uderzenie. No tak, wydaje się moim zdaniem nieprzemyślany strzał, absolutnie, niepotrzebnie. Tam nie było kontroli kompletnie nad tą białą kulą, gdzieś nie wiadomo, gdzie ona by poleciała tak naprawdę chyba. I co za tym idzie, no dostali w prezencie teraz układ od zespołu z Poznania podopieczni Tomasza Szewczyka z dużą szansą na to, aby wyjść za chwileczkę na przerwę, prowadząc już 10-7. Pierwsza kula ważna, tutaj widzę 4-5. To jest uderzenie, które będzie bardzo, bardzo ważne. O, teraz mamy dwójkę. No i pytanie, jak znajdzie pozycję do tej różowej kuli z numerem 4 teraz? Daniel Macioł. Teraz trzeba znaleźć pozycję do bili różowej. Banda specjalnie na dwójce nie ma. Nie ma też takiego swobody dystansu między. Rozsądnie teraz młody zawodnik z Warszawy, najmłodszy w tej ekipie, zagrał bezpiecznie, przykleił chyba tu nawet tą prawie białą kulę do szóstki. Pytanie, czy jest tam miejsce właśnie, aby
uderzyć tą białą kulę pomiędzy, troszeczkę za różową, aby żeby ta biała przeszła między różową i pomarańczową i trafiła tutaj dwójkę. Trudny jeszcze o Wiktor Zieliński. No, to po części też jego wina, że w takiej sytuacji są zawodnicy z Poznania po tym błędzie na jedynce. Ona tutaj dwójka i wpada nawet do łuzy teraz zawodnikom z Poznania. Niebieska kula z numerem 2. Niemniej jednak wciąż mają problem tutaj podopieczni Bogumiła Kościelniaka. Co zrobić z różową kulą? Jak ją tutaj próbować bić, też grać bezpieczną? Zobaczymy, co wymyśli najbardziej doświadczony, jeżeli chodzi o test, mimo tego, że najmłodszy wiekiem, te starty w kraju i za granicą, Wiktor Zieliński. Na razie ręka w górze, nikogo nie pozdawiał, żeby było jasność. On dawał sygnał tutaj sędziemu technicznemu, który siedzi i mierzy czas, że potrzebuje jeszcze dodatkowych 35 sekund. I zobaczmy, co wymyśli Wiktor Zieliński. No to była próba i to nieudana niestety dla Wiktora i Hadesu, wbicia tej kuli od bandy tutaj do prawej dolnej łuzy. No ale na szczęście dla zawodników z Poznania nie zostawiają tutaj czystej gry. Gdzieś szukał bezpiecznie, gdzieś biała na górę, za ósemkę może nawet. Tak jest. Oj, świetnie to zagrał teraz Mateusz Śniegocki. Naprawdę ogromne brawa za precyzję, wyczucie w tym uderzeniu. Trudny strzał teraz przed Krystianem Ćwikłą. Kto wie, czy nie będzie grał jakiejś kombinacji. Na wprost, tak się wydaje. Do czwórki. Czwórka uderza w dziewiątkę i dziewiątka wpada do łzy. Nie ma faulu. Schowała się tam gdzieś biała za. No i pojawiła się szansa na kombinację znowu w tym pojedynku. Jeszcze gdzieś tam na kursie. Innego wyjścia tak naprawdę Daniel Macioł chyba teraz nie ma. Musi przymierzyć. Tak, aby zagrać kombinację. Przy okazji gdzieś szukać bezpiecznej, czyli ta biała, widzą Państwo, automatycznie idzie na górną część stołu i też będzie próbował chyba chować gdzieś tą białą kulę za tymi dwoma znajdującymi się tam w górnej prawej części stołu. A nie przechodziła w ogóle tutaj. No, z tego ujęcia kamery znowu tutaj nie widzieliśmy dokładnie, czy jest miejsce. Było, no to teraz już po układzie można powiedzieć, już mają wszystko jak na tacy podane zawodnicy z Warszawy. Teraz też na stopa, tu nie ma co kombinować delikatnie. Chociaż może gdzieś tam jeszcze pchać do przodu tą białą kulę, aby miał łatwiej Mateusz Śniegocki. Pytanie, czy taka potrzeba istnieje? O właśnie, to jest to miejsce, którego potrzebuje Mati. Siódemka delikatnie dotoczona tutaj do środkowej łzy. Tak jest i za chwileczkę powinniśmy mieć przerwę w tym pojedynku, a zawodnicy z Warszawy powinni prowadzić już 10 do 7. Wystarczy tutaj wbić samą tą czarną. Ona praktycznie rzecz biorąc sama się powinna wystawić do dziewiątki. Tak jest. Po górnej bandzie, byle nie do bandy, bo to zawsze jest utrudnienie dla zawodnika, jeżeli biała stoi przy samej bandzie, gdzieś styka się z nią, ponieważ no nie widzimy jej całej, nie możemy uderzyć na tyle pewnie, jakbyśmy sobie tego życzyli. 10, 9 w łuzie, oczywiście 10 punkt na koncie zawodników Konsalnetu Warszawa i to oni w dużo lepszej sytuacji teraz przed ostatnią zmianą w tym pojedynku. A na tą zmianę zobaczmy, kogo tutaj wytypowali trenerzy. Oczywiście Wiktor Zieliński to żadna niespodzianka, jeżeli chodzi o zespół Hadesu Poznań.
jego zobaczymy wspólnie z Adrianem Borowcem w tej ostatniej części. Natomiast w konsalnecie Wojciech Sroczyński i Mateusz Śniegocki, czyli para, która zna się też doskonale, a to dlatego, że obaj mieszkają w Poznaniu, tak już wcześniej wspominałem. Wiktor Zieliński już tutaj przybił numer 4, próba odstawnej. Trochę wyszła, widać tą czwórkę, no ale nie na tyle chyba, aby ryzykował gdzieś bijanie teraz. Wojciech Sroczyński, zobaczmy. Mówiłem, że Państwu wcześniej, że z klub HDS Poznań to taka kuźnia talentów. Ogromna, naprawdę bardzo dużo zawodników, którzy tam rozpoczynali swoją karierę sportową, którzy tam trenowali, bądź też trenują tak naprawdę. Trafia gdzieś na salony bilardowe na całym świecie. Serdecznie zapraszamy przy okazji wszystkich sympatyków sportu bilardowego z Poznania i Wielkopolski właśnie do klubu Państwa Małgorzaty i Bogumiła Kościelniaków, do HDS-u Poznań. Tam, jak w każdym klubie licencjonowanym Polskiego Związku Bilardowego, znajdziecie oprócz bardzo dobrych warunków do gry zaplecze instruktorskie. Wytłumaczą Wam, jak grać, jakim sprzętem grać, doradzą w tym wszystkim i na pewno znajdzie się tam ciepło i fantastyczną atmosferę, także zapraszamy do klubu HDS w Poznaniu, tym bardziej, że i jest tam z kim potrenować, bo świetni zawodnicy, ale też mnóstwo takich turniejów, zawodów dla tych amatorów i to różnego rodzaju, tych półamatorów, tych dużych amatorów i świetna atmosfera, jaka panuje właśnie w klubie prowadzonym przez Bogumiła i Małgorzatę Kościelniaków. Serdecznie polecamy i zapraszamy do klubu HDS w Poznaniu. Znowu tutaj jump przy wykonaniu Adriana Borowca tym razem. I czy podąża ta? Nie. A czy wpadła do łzy, ale niestety biała kula, co za tym idzie, teraz duża szansa na to, aby 11 oczko zdobyli zawodnicy Konsalnetu Warszawa. No, byłoby dziwne, gdyby takiej szansy nie wykorzystali Mateusz i Wojtek. Delikatnie, to nie było co kombinować. Wystarczyło po prostu wbić te trzy kule. Tak, jest 11 punkt już na koncie z obrońców tytułu mistrzowskiego. To ostatni pojedynek, tak już wcześniej wspominałem, tej ósmej kolejki bilardowej Ekstraklasy. To pojedynek najważniejszy, może nie o tyle najważniejszy, co najmocniejszych zespołów, które spotkały się właśnie w tej kolejce. Natomiast przed nami jeszcze przypomnę cztery spotkania. Lipiński, Dachy, Tomaszów Mazowiecki zagra z Nonsanem Kielce. Konsalnet Warszawa zmierzy się z HG Solution Gdynia. DSB Tjande Lubin zagra z Green Clubem Gdańsk i Hula Kula Warszawa z HDS-em Poznań. Gdyby tak patrzył na to, kto z kim ma jakie szanse na zwycięstwo, no to tutaj wydaje się, że mamy trzech zdecydowanych faworytów. Chodzi o zespoły Konsalnetu, DSB, Tjande oraz HDS-u Poznań, bo każdy inny wynik, aniżeli zwycięstwo tych zespołów nad swymi rywalami, no byłoby niespodzianką, żeby nie rzec sensacją. Natomiast no, pojedynek Lipiński, Dachy kontra Nonsan Kielce, tutaj
Faworytem wydają się zawodnicy Nosanu Kielce, niemniej jednak spodziewamy się bardzo wyrównanego pojedynku, ponieważ te pojedynki akurat zawodników z Tomaszowa i z Kielcy zawsze elektryzują środowisko sportu bilardowego, kibiców i co ciekawe, to sami zawodnicy z Tomaszowa, nawet Mazowieckiego, mówią, że jakoś mobilizują się na te najważniejsze pojedynki, tym te mecze właśnie z Kielcami bądź też z Warszawą, jakby próbują wykrzesać takie dodatkowe siły i niejednokrotnie wychodzi im to fantastycznie, pokazując rzeczywiście świetny, świetny bilard. Czy tak będzie? Przekonamy się już wkrótce. To właśnie kolejnym pojedynkiem, który pokażemy dla Państwa, jest właśnie mecz pomiędzy Tomaszowem a Kielcami. Ja się wrócę jednak do pojedynku HDS-u Poznań i Consalnetu Warszawa. Szybciutko pozbyli się tych kilku kul ze stołu zawodnicy z Poznania i za chwileczkę powinni mieć już ten ósmy punkcik. Dziewiątka na ósmy punkt. Tak jest, bezbłędnie Adrian Borowiec. No, tak więc nie odpuszczą. Nie odpuszczą na pewno tutaj podopieczni Bogumiła Kościelniaka. Będą walczyli do samego końca. Zobaczmy, co działo się w kolejnej partii. Zostawiona tutaj przez Wiktora Zielińskiego siódemka w buzie. A już mogli mieć dziewiąte oczko. Wykorzystują jednak tą szansę, jaką dał im tym razem Biciu. A tymczasem Wiktor Zieliński w kolejnym uderzeniu tutaj szczęśliwie. Ale co zrobił Adrian? Też tutaj takie trudne wyjścia, świetne zagranie teraz też Wiktora. Ależ pokaz gry tutaj nam prezentują w tej odsłonie zawodnicy HDS-u Poznań. Na pewniaka mocno z trudne technicznie i bardzo trudne strzały w ogóle mają za sobą. No i zdobywają w fantastycznych okolicznościach dziewiąty punkt tutaj zawodnicy HDS-u Poznań. Teraz już przy stole, natomiast w kolejnej partii Wojtek i Mateusz. Ładnie, ładnie schował tutaj tą białą kulę za tymi dwoma. Wojciech Stoczyński, no zobaczymy. Chyba będzie musiał skakać teraz Mateusz Śniegocki. Tak jest, ale widzimy, bierze jeszcze pomocnika. No niezmiernie trudny strzał sobie tutaj wymyślił teraz Wiktor. Trochę go nie ponosi tutaj fantazja Wiktora, no ale, ale znany jest z tych niestandardowych uderzeń. No nie, no nie. Nie powiem, że to nie miało racji bytu w ogóle to uderzenie, natomiast no bardzo, bardzo trudny strzał. Wydaje się, że bardziej rozsądnie można było grać bezpieczną, gdzieś uderzać na tą prawą bandę na tyle delikatnie, na tyle precyzyjnie, aby po odbiciu się od bandy ta biała doszła tylko do trójki, zostawiła gdzieś, została gdzieś tam przy niej i czekać można było na to, co zrobią zawodnicy z Warszawy, a tak no czysty stół zostawili poznaniacy dla warszawiaków i teraz już za chwileczkę powinni prowadzić 13-9. Bo pomyłkę w takiej sytuacji będzie niezmiernie ciężko. Chociaż nie takie cuda widzieliśmy już na stole bilardowym. Ale nie tym razem. Dziewiątka na mecz, szanowni Państwo. Przepraszam, na 13 punkt oczywiście. Dla zawodników Consalnetu Warszawa tak jest. 13-9 prowadzą podopieczni Tomasza Szewczyka.
hicie kolejki. Hit na pewno, no, nie zawodzi, świetny, wysoki poziom tego spotkania. Tego mogliśmy się spodziewać. Od takich dwuklasowych zespołów. Jedni pretendują do walki o złoto, do obrony tego tytułu mistrzowskiego. No bo jeżeli zawodnicy Konsolnetu teraz wygrają, no to oni już chyba w tej chwili, nie chcę liczyć małych punktów, są w wielkim finale, no bo nie zakładam naprawdę, aby coś się stało i nagle w ostatnim spotkaniu przegrali z zespołem HG Sojusze Gdynia. No ale jeżeli dzisiaj wygrają, no to już są w wielkim finale tak naprawdę bilardowej ekstraklasy, będą walczyli o obronę tytułu mistrzowskiego. I tak liczę te malutkie punkty i nie wiem, czy już nie za dużo zdobyli zawodnicy z Warszawy, aby zawodnicy z Tomaszowa, aby zawodnicy Nosanu Kielce. No nie wiem, nie chcę tutaj bawić się w takie spekulacje, ale w każdym razie coraz bliżej zapowiada nam się finał tak naprawdę pomiędzy Konsolnetem Warszawa a Nosanem Kielce. No bo jeżeli dzisiaj HDS Poznań przegra ten swój pojedynek, no bo to był jedyny zespół, który mógł odebrać szansę awansu do finału zawodnikom Nosanu Kielce, to wtedy już mamy pewniaków, jeżeli chodzi o skład finału, czyli Konsolnet Warszawa kontra Nosan Kielce. Natomiast o brąz będzie walczył, wydaje się, zespół HDS-u Poznań właśnie i DSB Jan de Lubina. Zawodnicy z Lubina jeszcze będą potrzebowali zwycięstwa nad drużyną Green Clubu Gdańsk. Nie przesądzajmy jeszcze z drugiej strony. To jest 13-9. Jest tak, że tu im się po prostu to należy, bo różnie może być. Oj, troszeczkę zerwał to uderzenie, gdzieś tam podniósł się Adrian Borowiec, ale ostatecznie świetna pozycja do szóstki, widzą Państwo, bardzo szybko. To jest niesamowite, jak Wiktor Zieliński gra z jaką taką łatwością, lekkością, chociaż czasami trzeba sobie powiedzieć jasno, to go jeszcze gubi. Ten brak, nazwijmy tego, czasami przemyślanego uderzenia do końca, że gdzieś zagra zbyt nonszalancko, no ale taki jest młodzieńczy bilard, możemy się spodziewać, że 17-latek jeszcze będzie grał czasami troszeczkę jak dziecko, tak bardzo odważnie, nieprzemyślanie, chociaż trzeba sobie jasno powiedzieć, w przypadku Wiktora to są niezmiernie rzadkie przypadki, kiedy zagra tak troszeczkę jak młody bilardzista. W większości przypadków i to zdecydowanej, ta jego gra jest bardzo przemyślana, bardzo taka już dojrzała. Choć te błędy jeszcze się zdarzają, nieporównywalnie częściej aniżeli na przykład w przypadku takiego Mateusza Śniegockiego, który już gra taki bardzo wyrafinowany, bardzo dobry bilard na najwyższym światowym poziomie. Wojtek Soczyński tym razem będzie rozbijał w tej partii. No jeżeli coś wpadnie, no to co będą na ostatniej prostej tak naprawdę teraz zawodnicy Konsolnetu Warszawa do zwycięstwa w tym pojedynku. Ja przypomnę Państwu również, że na stronie bilard-sport.pl znajdziecie pełne informacje dotyczące nie tylko rozgrywek bilardowej ekstraklasy, ale również pierwszej ligi, jak i zmagań drugoligowców, wszystkich turniejów Grand Prix Polski, materiały szkoleniowe, informacje o tym, gdzie zagrać bilard, informacje o systemie sportu młodzieżowego, sportu kobiet, czy też sportu osób niepełnosprawnych. Wszystkie te informacje właśnie na oficjalnej stronie Polskiego Związku Bilardowego bilard-sport.pl.
Zachęcamy serdecznie do tego, aby oglądać stronę, aby zobaczyć i śledzić to, co dzieje się w świecie bilardowym. Dosłownie w świecie, bo nie chodzi tylko o kraje, ale Europę i cały świat, w których imprezach biorą udział zawodnicy z orłem na piersi. Dobra pozycja do czwórki teraz. Delikatne cofnięcie już. Można wykorzystać już tutaj tą prawą boczną bandę. Tak jest, odkręca się tutaj biała kula. Dobra pozycja do piątki. I znów po bandzie tutaj powrót do szóstki. Szanowni Państwo, to już jest końcowe odliczanie tak naprawdę. Ostatnie kule tego pojedynku, naprawdę stojącego na bardzo dobrym poziomie sportowym. Naszpikowane gwiazdami oba zespoły. Pokazały nam tutaj świetny bilard, no ale mógł wygrać tylko jeden z tych dwóch zespołów i tym razem lepszy okazał się zespół Consalnetu Warszawa, obrońcy tytułu mistrzowskiego. Pewnie awansują do wielkiego finału bilardowej Ekstraklasy, a tam to już wiemy, nawet oficjalnie zmierzą się z zespołem Nosanu Kielce, bo tak to wynika z moich przynajmniej wyliczeń. Gratulacje dla zawodników z Consalnetu Warszawa oczywiście. Wielkie brawa również dla podopiecznych Bogumiła Kościelniaka, czyli Hadesu Poznań, za świetne widowisko sportowe, jakie nam tutaj zaprezentowali, jakie mogliśmy oglądać. 14:10, przypomnijmy, tak się kończy ten pojedynek. Tak wygląda tabela, dokładnie tak, mamy więc już parę finałową i coraz bliżej też do rozstrzygnięcia, które nam zaprezentuje zespoły, które zawalczą o brązowy medal. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny pojedynek z 9. kolejki. Rozpoczną to meczem Lipiński Dachy, Tomaszów Mazowiecki, Nosan Kielce. Do usłyszenia.